Na jednym z wałbrzyskich portali informacyjnych ukazał się artykuł, a w zasadzie pismo podpisane przez 7 z 11 przewodniczących wałbrzyskich rad wspólnot samorządowych. Chcemy się jeszcze raz zwrócić do klejnoty Rady Miejskiej, do prawniczki i czy jest to możliwe, na jakich warunkach to jest możliwe. Po prostu pomału do tego będziemy drążyć, bo cel jest szczytny, mamy wielkie myśli, wielkie ambicje po prostu i chcemy je zrealizować, szczególnie to nie dla nas, ale głównie opieramy się na pomoc dla dzieci. W piśmie zwracają się do prezydenta i Rady Miejskiej Wałbrzycha, aby przyznać im stałą miesięczną kwotę w wysokości 500 zł w ramach zwrotu kosztów w związku z realizacją działań społecznych narzuconych przez statut wspólnot. Tylko może też tą nazwę dieta użyłem w złej formie, bo może jakbym to może ujął na pomoc czy jakieś w innej formie, to może by to przeszło bez żadnego zgrzytu. W piśmie podpisani poszczególni przewodniczący pominęli tych przewodniczących dzielnicowych rad, którzy jednocześnie są radnymi Rady Miejskiej Wałbrzycha. A dlaczego? Znaczy nie pomijamy. Chcemy właśnie ich zdopingować, bo do tej pory się nic nie działo. Te pieniądze chcieliśmy przeznaczyć na cykliczne poranki z kini Apollo, do których jest dojazd z każdej dzielnicy. Także dzieci Sobincina, czy z Białego Kamienia, czy z Podgórza mogłyby, tam jest miejsc około na 200 dzieci. Jesteśmy w wstępnych rozmowach, ale te rozmowy teraz ucichły po tym komentarzu właśnie w tym, na co te pieniądze. Mamy też zamiar, jeżeli by coś, nawet było te 500 zł, to byłoby coś pięknego, bo chcieliśmy też, jako wspólnie razem te wszystkie, te 7 rad, chcieliśmy wysłać pokazowo. Wysłać i zdopingować innych jeszcze, przedsiębiorców, radnych i wysłać co najmniej jedno dziecko ze swojej dzielnicy na kolonię. Mamy też mniej więcej podpisaną taką wstępną umowę z harcerską grupą Azymut. Oni prowadzą te kolonie w Wilczu. Wnioskodawcy zakładają więc, że takie dodatkowe dofinansowanie powinno otrzymać jedynie 7 z 11 wałbrzyskich wspólnot samorządowych. Środki, które otrzymujemy, te 3000 zł, jak corocznie, jak jestem przewodniczącym już przez ileś tam lat, przeznaczam tylko i wyłącznie na Mikołaja. A więc pozostałe zabawy, festyny, czy coś robimy ze środków władnych, pozyskiwanych, wspólny jakiś, po prostu spiętrzamy się, po prostu, żeby ten RWS działał, żeby ten RWS jakoś miał swoją funkcję. A szczerze mówiąc, w tym naszym RWS-ie to się dzieje bardzo dużo, ponieważ o 11 godzinie od poniedziałku do piątku wydajemy darmową żywność dla mieszkańców tych najuboższych. Nie pytamy się, gdzie mieszka, jak się nazywa, tylko jak przyszedł, znaczy, że jest głodny po prostu i potrzebuje. Tu mamy dwie grupy AA, mamy jogi, mamy aerobik, mamy Stowarzyszenie Mieszkańców Podgórza u nas w RWS-ie, mamy tak zwaną Akademię Malucha, co mamy swoje pociechy przeprowadzają, bawią się z nimi, robią różne tego, także po prostu działań jest bardzo dużo. I ze środków, jak to się mówi, pozyskiwanych. Jednakże już podnoszą się głosy sprzeciwu tych przewodniczących rad, którzy są wałbrzyskimi rajcami. Według nich prawnie jest to niemożliwe, aby przyznać takie dofinansowanie jednym, a innym nie. Więc według nich złożone pismo przez 7 przewodniczących RWS-ów nosi błędy formalno-prawne. Ale my nie chcemy się oddzielać właśnie, tylko chcieliśmy z tą inicjatywą wejść i zaprosić wszystkie RWS-y do współpracy właśnie o tym poranka, nie poranka, wszystkich. Tylko chcieliśmy właśnie spróbować, bo jakby nie było, te pozostałe RWS-y, jakby nie było prezentowane przez radnych, mają pewne jakieś tam środki, bo ja uważam zawsze, że radny to nie jest zawód, a dieta to nie jest pensja. A więc po prostu te poszczególne środki minimalne 100-200 zł po prostu na tą radę przydałyby się, a my nie mamy żadnych. Inicjatywa wydaje się słuszna, jednak wymaga ona prawnego umocowania i na przykład konsultacje w tej sprawie by się także przydały. To była właśnie wersja próbna po prostu i chcieliśmy to jeszcze, jak to się mówi, w gronie rodzinnym z radnymi, z prezydentem, to mniej więcej pierwszy kamyczek odrzucony, dlatego że coś tam nie spełniamy pewnych warunków, czy źle to jest sformułowane. Po prostu i chcieliśmy to właśnie dążyć do konsensusu, po prostu, żeby to wyszło jak najlepiej. Wnioskodawcy są mocno poirytowani, że ich pismo trafiło do opinii publicznej, gdyż opinie internautów w tym temacie są bardzo niepochlebne. Teraz właśnie przez ten pokazanie się po prostu w to Wałbrzyszku, trochę nam odcięło ręce, trochę nam tak troszeczkę nas zniesmaczyło, ponieważ ludzie może
Tak, może, że 95% mieszkańców Wałbrzycha nie jest zainteresowana RWS-em, ponieważ są samowystarczalni, są jakoś po prostu, nie potrzeba im tych RWS-ów. Według przewodniczącego Bielawskiego to wałbrzyscy radni sami powinni wyjść z taką inicjatywą, a nie dzielnicowi i samorządowcy. Są 4 lata radni, czy nawet 8, czy 12 lat radni, nie weszli z tą inicjatywą, żeby takie coś zrobić i pomóc nam. No przecież oni są bardziej doświadczeni, bardziej po prostu w tych przepisach obeznani niż my. My po prostu jesteśmy wolontariusze, czy tam społecznicy, po prostu co, no mniej patrzymy w komputer, bynajmniej ja, mniej patrzę w przepisy, tylko to, co mi serce dyktuje, po prostu to, jakie mam plany, jaką mam wizję, po prostu to chcę zrealizować. No i dlatego po prostu, no, powinni oni wyjść z tą inicjatywą, a nie ja.